Fundacja Poetariat prezentuje Kałkanki. Czyta Czarek Fafaj. Elżbieta Jach, Tomek i Bugs. Inspiracja wierszem pod tytułem Leń Jana Brzechwy. Na kanapie leży Tomek. Nic nie robi cały dzionek. Jak to? Ja nic nie robię? Toć nogami macham sobie i przekręcam się na boki. Ćwiczę w głowie różne skoki. Przecież byłem na giewoncie, skręciłem nogę i łokcie. Teraz muszę leżeć prosto, bo mnie bolą bardzo ostro. Tomuś, wstawaj, nie leń się, na niczym dziś spędzisz dzień. Mamuś, jak to ja przed chwilą właśnie na wycieczce byłem i odpocząć muszę teraz, bo mnie boli noga lewa. No i w rękach coś mi strzyka. Może skończy się zastrzykiem? Synku, proszę nie wymyślaj. Lekcji nie zrobiłeś dzisiaj. Z Bugsem wyjdź, bo czeka piesek. Zobacz, już ci smyczkę niesie. Ależ mam, ja nie mogę. Mówię, że skręciłem nogę. Bugsa wypuść na podwórko, niech pobiega sobie w kółko. Tomasz, wstawaj, nie leń się, na niczym ci zejdzie dzień. Po południu wstał z kanapy. Ziewał, stękał, ciężko sapał. Tak się zmęczył tym leżeniem, że był przeźroczystym cieniem. Bugs nie poznał więc Tomusia. Obszczekać go głośno musiał. Leń wystraszył się i uciekł. Tomek z Bugsem miał 100 uciech.